Okej, okay, czas na finałowe, ostateczne zestawienie, czyli... Najlepsze filmy 2017 roku. A w zasadzie po prostu ranking moich ulubionych filmów, jakie odwiedziły polskie kina w zeszłym roku. Jak pewnie doskonale wiecie, wydaje mi się, że muszę to podkreślić, zajmuję się na tym kanale przede wszystkim kinem mainstreamowym, wysokobudżetowym. Wobec tego ten ranking konstruowałem przede wszystkim pod tym kątem. Oczywiście nie zabraknie tu mniejszych filmów, ale starałem się dobierać kolejne pozycje tak, by były relatywnie różnorodne i dobre pod wieloma różnymi względami. Niekoniecznie ogólnie. A że 2017 rok przeszedł do historii jako naprawdę udany pod względem filmowym rok, to i było z czego wybierać. Także okej, nie przedłużajmy, przejdźmy do rzeczy. Miejsce 10. Kong, Wyspa Czaszki. Jest cała masa filmów, które w naprawdę wyjątkowy sposób potrafią poruszyć, dać do myślenia, zmienić punkt widzenia, czy nawet poglądy. Ale kino to także eskapizm. To także możliwość zobaczenia czegoś, czego nigdy nie doświadczylibyśmy w rzeczywistości. Kino potrafi od zawsze zdumiewać i zachwycać. I żaden chyba film w historii tego medium nie zachwycił w ten sposób publiki tak bardzo, jak klasyczny King Kong z 1933 roku. Minęło ponad 80 lat, jak się okazuje, dalej potrafi nas zachwycić Wielka Małpa. Dalej potrafimy wsiąknąć w świat niegościnnej Wyspy Czaszek i otwierać japę z podziwem wobec tego, co wyrabia się na ekranie. I chwała autorom Konga za to, że wiedzieli, jakimś cudem skądś wiedzieli, jak odświeżyć mit tego najważniejszego potwora w historii amerykańskiej kinematografii w taki sposób, by był atrakcyjny dla współczesnej publiki, ale jednocześnie nie był odtwórczy i żeby nie tracił swojego charakteru. Wyspa Czaszek nie jest może specjalnie ambitnym filmem. Ma szczątkową fabułę i niestety za dużo postaci. Ale jednocześnie udało się zamknąć w tej wielkiej, wygenerowanej komputerowo małpie masą charakteru. Przez co właśnie Kong jest tutaj najważniejszym elementem i postacią pierwszego planu. Co jest miłą i oczekiwaną odmianą po nieudanej i rozczarowującej pod tym względem Godzilli. W efekcie dostaliśmy moim zdaniem blockbuster kompletny. Bo zdający sobie sprawę z tego, czym jest, z potężną dawką akcji, fantastycznie nakręconych scen, gdy Kong jest Kongiem i coś albo kogoś okłada po pysku, i przepięknych ujęć ukazujących potęgę i rozmiar naszego tytułowego bohatera. Do tego mamy znakomite wykorzystanie muzyki z epoki, świetnie zbalansowane tempo i dość nieoczekiwane odnoszenie się do czasu apokalipsy ze wszystkich filmów. Co w jakiś dziwny i pokręcony sposób naprawdę ma sens? Ale nieważne, w każdym razie seans Konga to jest po prostu gwarancja dobrze spędzonego czasu, który minie wam szybciej niż w sumie na jakiejkolwiek zeszłorocznej superprodukcji. Miejsce 9. Logan. Kiedy Marvel Studios, odnosząc oczywiście niekwestionowane sukcesy, bardzo ostrożnie i powolutku uchylało te drzwiczki, inwestując w produkcje nieco odbiegające od schematu typowego kina superbohaterskiego, tak, Logan po prostu na pełnej kurwie wjebał się w te drzwi i rozwalił je razem z całą framugą. Film Jamesa Mangolda zaczyna się niczym kolejna odsłona Mad Maxa, by co prawda od czasu do czasu wyhamować na mieliznach jednak dość typowych superbohaterskich tropów w stylu złego klona odbicia protagonisty, czy kompletnie zbędnego wątku Kalibana, czy antagonistów na poziomie rozbudowania właściwym dla filmów MCU, jednak zdecydowanie wciąż pozostając przy tym wyjątkowo świeżym spojrzeniem na dziedzictwo superbohaterów w wydaniu filmowym, oraz jednocześnie wzruszającym i doskonałym pożegnaniem Logana czy Xaviera, których przecież widujemy na ekranie od początku poprzedniej dekady. Co więcej, co dla mnie w ogóle jest największą zasługą tego filmu, wreszcie od bardzo, bardzo dawna po raz pierwszy zależało mi na samym Loganie. W pierwszych filmach Singera Wolverine był tajemnicą, więc jeszcze to jakoś działało. Ale potem zamienił się po prostu w szeregowego, filmowego, superprzystojnego superherosa, który stracił gdzieś swój charakterek i dzikość. W poprzednim filmie, The Wolverine, twórcy wysłali go do Japonii, by zdefiniować go trochę na nowo. Mówiąc delikatnie, nie wyszło, bo i tak skończyło się na walce z wielkim robo-samurajem czy coś. Ale najwyraźniej James Mangold stwierdził, że nie warto się poddawać i spróbowali jeszcze raz.
I hej, wbrew rozmaitym malkontentom, do których przyznaję, sam się zaliczałem, nie bez powodu, tym razem wyszło to absolutnie fantastycznie. Motywy słabości, starzenia się, ciężaru emocjonalnego, w który autorzy postanowili uderzyć ponownie, tym razem wybrzmiały dokładnie tak jak trzeba. Film Mangolda wreszcie znalazł człowieka w ekranowym Herosie i choć westernowe kino drogi to nie jest nic specjalnie odkrywczego samo w sobie, tak dla kina superbohaterskiego jest to moment przełomowy. Biorąc pod uwagę oscarowy bas, tę jedną nominację, którą udało się dostać, no i oczywiście powszechne pochwały. Logan jest najlepszym dowodem, że kino superbohaterskie to tak naprawdę tylko nośnik do opowiadania naprawdę wszelkich różnorodnych, ale też wartościowych historii. Miejsce ósme, Uciekaj. Get Out to jest po prostu jeden film na milion. To jest fenomen, który ciężko zdefiniować. Mamy tutaj do czynienia z produkcją, która została obsypana nominacjami do Oscarów, która z jednej strony jest wybitnie niskobudżetowa, niezależna, z drugiej bardzo kasowa. Jest to jednocześnie ani komedia, ani horror, ani dramat, coś pomiędzy. Dzieło Jordana Peela możemy nazwać po prostu dekonstrukcją gatunku. Co więcej, film Jordana Peela po mistrzowsku wykorzystuje znany i ograny już do nieprzytomności motyw odseparowanej od cywilizacji niewielkiej społeczności, do której przytulnych na pierwszy rzut oka domków lepiej się nie zapuszczać, szczególnie w pojedynkę, a to wszystko by w ten sposób skonstruować bezczelną, ale niesamowicie błyskotliwą satyrę na uprzedzenia rasowe i to szczególnie jeśli chodzi o liberalną stronę amerykańskiego spektrum politycznego. Choć w sumie nawet nie do końca uprzedzenia, bo rozwiązanie tej całej zagadki jest maksymalnie przewrotne i błyskotliwe w ten sposób. Może nie na gruncie dosłownym, bo historia jest tak samo niepokojąca, jak i kompletnie niedorzeczna, ale jako głos odnośnie postrzegania rasy, czy roli rasy w popkulturze albo społeczeństwie, w jakiejś powszechnej świadomości, jest to coś absolutnie genialnego. Do tego mamy oczywiście wspaniałe występy aktorów oraz tę niesamowitą zdolność Jordana Peela do balansowania między tą utartą konwencją, a graniem i bawieniem się oczekiwaniami widzów. Get Out to kino wyjątkowo inteligentne, przewrotne, gdzie jednak pod grubą warstwą ironii i samoświadomości kryją się tezy ważne i wartościowe. To film o rasie, który nie poucza, ale potrafi otworzyć oczy i zaskoczyć ciekawą perspektywą. A to wszystko w skórze oldschoolowego, kiczowatego horroru. No, w sumie nie dziwię się, czemu tyle zarobił. Miejsce siódme to. Mimo oczywistego ładunku kiczu, który chyba przychodzi w pełnym pakiecie, jeśli mowa o adaptowaniu twórczości Stephena Kinga, It jest jednym z najbardziej skutecznych horrorów, tych mainstreamowych, powiedzmy, horrorów, jakie ostatnimi laty mogliśmy oglądać na ekranach kin. Jasne, zły, straszny klaun i inne zjawy czy potwory to nie jest coś, czego byśmy nie widzieli już milion razy, nawet w parodiach, ale kiedy bohaterami jest grupka dorastających dzieciaków, zagrana tak bezbłędnie, których lubi się niemal natychmiast, to trudno nie drżeć o ich los. A co najważniejsze, w przeciwieństwie do takiego Stranger Things, gdzie wszystko jest tak znajome, a nostalgia głaszcze cię po główce przy każdej okazji, świat It jest naprawdę nieprzyjemny i niegościnny. Dzieciaki nie czują się bezpiecznie w domach, nie czują się bezpieczne poza domami, w szkole, podczas zabawy. Przez to cała ta historia jest też jednocześnie, jeśli nie przede wszystkim, taką bardzo inteligentną i nienachalną metaforą dojrzewania, które przecież zawsze kojarzy się i wiąże się z zagubieniem czy niepewnością. It ma więcej serca i oryginalności w kreśleniu swojej własnej interpretacji książki Kinga niż wiele innych adaptacji dzieł tego autora. A przy tym jest też świetną historią, sprawnie łączącą wszechobecne poczucie grozy i niebezpieczeństwa z mega sympatyczną obsadą i stawianiem emocji nad przerysowaną stylizacją. Pozwala to też przymknąć oko na parę niedociągnięć, szczególnie gdy chodzi o samo straszenie, gdzie autorzy ewidentnie starają się za bardzo. Jednak film jako całość zawsze ma serce we właściwym miejscu i o to tutaj chodzi. No i nie mamy też sceny grupowego seksu nieletnich na koniec, to jest zawsze plus. Miejsce szóste, The Florida Project. Nie ma, powtarzam, nie ma drugiego takiego filmu, który pokazywałby ciężkie warunki materialne, ciężką sytuację, no powiedzmy sobie bez ogródek, biedę, nędzę
w tak niebanalny i wręcz piękny sposób. Co więcej, zrobiłby to nie oceniając, nie ferując wyroków, pozostawiając wnioski czy oceny widzowi. A wszystko to dzięki fantastycznemu, ale i ryzykownemu zabiegowi, by pokazać wydarzenia i oprzeć w zasadzie całą narrację o perspektywę dziecka, do czego zresztą idealnie nadaje się bajkowa niemal sceneria hotelików nieopodal Disney Worldu. Cały film jest więc zbiorem dziecięcych przygód i epizodów z życia naszych młodych bohaterów, które dopiero gdy się je poukłada w głowie i spojrzy na nie z dorosłej perspektywy, wówczas układają się we właściwy, nieprzyjemny obraz. Co najważniejsze, to się sprawdza genialnie w praktyce i daje też znacznie szerszą perspektywę na te wszystkie społeczne problemy, jakie trawią bohaterów filmu. Florida Project to też film, który wygląda po prostu niesamowicie. Zdjęcia wywołują zachwyt i opad szczęki. Do tego aktorzy robią fenomenalną robotę. I oczywiście Willem Dafoe to jest marka i instytucja, więc nie ma co się dziwić, że jest świetny, ale nowicjuszka Bria Vinet jest tutaj niesamowita, a cała dziecięca obsada na czele z Brooklyn Prince sprawia, że to chyba pierwsza sytuacja, gdzie przez 2 godziny oglądam drące japy dzieci i wcale mnie to nie irytuje. To zjawiskowy film, jedyny w swoim rodzaju. Miejsce 5. The Disaster Artist. Tak jak już mówiłem w moim materiale, film Jamesa Franco to jest po prostu współczesny Ed Wood Tima Burtona. Notabene mój ulubiony film wszechczasów. Oczywiście trochę bardziej komediowy i nieco bardziej hermetyczny, przy tym też nieco mniej wystylizowany niż czarno-biała perełka reżysera Batmana, ale również jest to wielka celebracja determinacji w dążeniu do celu i artystycznej ekspresji za wszelką cenę. Oraz oczywiście tej dziwnej przyjaźni, co, jeśli pamiętacie też Eda Wooda, jest najwyraźniej najlepszym motywatorem do wzięcia się do roboty i zrobienia najgorszego filmu wszechczasów. Disaster Artist oczywiście korzysta na wyjątkowej, ujmijmy to tak, osobowości Tomiego Wiseau, ale oczywiście jak film Burtona nigdy nie wyśmiewa swojego głównego bohatera, starając się pokazać jego charakter, motywacje i ambicje skryte pod ekscentryczną otoczką. Jednocześnie to też wcale nie jest laurka, to raczej próba pokazania tak specyficznej postaci w jak najszerszym kontekście, by poza osobą najgorszego reżysera wszechczasów, co ponownie pasuje i do Eda Wooda, i do Tomiego Wiseau, zobaczyć w nim też człowieka. Zarówno Franco, jak i Burton bardzo identyfikują się ze wspomnianymi najgorszymi reżyserami, widząc w ich pasji i niezrozumieniu całego świata obraz samych siebie jako twórców. I tę specyficzną miłość czuć było w Ed Woodzie, a wręcz wylewa się ona z ekranu podczas seansu The Disaster Artist, mimo że film nie powinien też zawieść oczekujących dobrej, absurdalnej komedii. Ogólnie jest to znakomita pozycja, która spełnia swoje chyba najważniejsze zadanie. Naprawdę pozwala zrozumieć fenomen idący za The Room. Miejsce 4. Thor Ragnarok. Film Taiki Waititiego ma absolutnie wszystko, co powinna mieć doskonała, współczesna adaptacja komiksu. Jest pięknie nakręcony, zjawiskowo wystylizowany, w tym przypadku czerpiąc garściami z Flasha Gordona i innych kiczowatych space oper lat 70. i 80. Szanuje swój materiał źródłowy, bezwstydnie korzystając z dorobku Jacka Kirby'ego czy Waltera Simonsona. Do tego rozwija postacie, przedstawia nowych, bardzo różnorodnych bohaterów, ma wysoką stawkę i nie boi się podejmować ryzyka, ale jednocześnie w pełni zanurza się w komiksowym absurdzie. I żeby tego było mało, to ponadto ma również ten autorski sznyt. Od razu czuć tutaj rękę reżysera. Jako widownia, której dobre filmy z superbohaterami trochę już spowszedniały, jesteśmy trochę skonfliktowani. Z jednej strony chcemy filmów wyróżniających się innych, pokazujących coś świeżego i nowego w tym gatunku. Ale z drugiej strony wciąż nie znudził nam się koncept łączonego uniwersum. Gdyby tylko coś zaburzyło misternie tkaną przez Kevina Feige nić międzyfilmowych zależności, na głowę reżysera posypałyby się gromy od fanów. No a Thor Ragnarok udowadnia, że można mieć obie te rzeczy. Można stworzyć film, który będzie wyjątkowy i oryginalny, będzie swoją własną rzeczą i to wszystko w ramach łączonego uniwersum.
Do tego jest to chyba najmroczniejszy film w całym MCU, biorąc pod uwagę stawkę i status quo, jakie Ragnarok zostawia po sobie. A jednocześnie jest też najzabawniejszym, dzięki tym wszystkim improwizowanym gagom. I ta różnorodność, te wszystkie kontrasty, jakie znajdziemy w tym filmie, najpełniej chyba odwzorowują radochę z czytania tych wszystkich szalonych, superbohaterskich komiksów. Thor Ragnarok to jedna z najlepszych komiksowych adaptacji w historii. I przy okazji film, który w parze z Loganem pokazuje, jak wiele jeszcze nowych, świeżych rzeczy mogą zaproponować właśnie adaptacje komiksów. Ale jednocześnie właśnie w parze z Loganem pokazuje to, jak dalej różne od siebie mogą to być produkcje. Miejsce trzecie, Baby Driver. Edgar Wright to jest cholerny geniusz. To naprawdę mało kto potrafi tak jak on robić tak angażujące, rozrywkowe, przemyślane kino z charakterystycznym dla siebie stylem. Jednocześnie, choć trudno odmówić jego produkcjom odwagi i wyłamywania się ramom konwencji, które obiera, gość ma pod kontrolą każdy detal. To niesamowity perfekcjonista, a jego filmy są dopracowane w najdrobniejszym szczególe. Być może właśnie dlatego nie mógł się dogadać z włodarzami Marvel Studios przy okazji pracy nad Ant-Manem. Baby Driver to Wrightowska wariacja na obecny już od dawna w popkulturze motyw małomównego kierowcy, a konkretnie Getaway Driver, typa, który odwozi ludzi po skoku. I tak jak Walter Hill w The Driver z 1978 roku, Wright robi z tej małomówności i introwertyzmu bohatera świetne narzędzie narracyjne, jednocześnie co jakiś czas wprowadzając nowe elementy do historii, lawirując zręcznie niczym tytułowy bohater na drodze między heist movie, krwawym kinem akcji, a uroczą love story, wszystko zamykając zachwycającym montażem, idealnie dopasowanym do muzyki napędzającej akcję. Edgar Wright jest takim pedantem, że nawet kolory strojów jego bohaterów mają znaczenie w tej historii. Baby Driver to też dowód na to, że Edgar Wright nie zatrzymał się w miejscu, wciąż się rozwija, wciąż próbuje nowych rzeczy i szuka nowych inspiracji. To film nieco inny od poprzednich w jego dorobku, ale wciąż film, który mógłby zrobić tylko Edgar Wright. I to też, moim zdaniem, najlepiej wyreżyserowany film zeszłego roku. Miejsce drugie, Blade Runner 2049. Okej, powiedzmy to sobie szczerze. Wydawało się niemożliwym, by ten ryzykowny projekt powrotu po wielu latach w ramach kontynuacji do jednego z najbardziej kultowych filmów historii kina w ogóle wypalił. Ile mieliśmy takich przykładów w historii? Mad Max Fury Road może? Znacie coś jeszcze? Jak znacie, to napiszcie w komentarzach. Ale efekt końcowy przerósł moje oczekiwania. Pewnie nie tylko moje. Nowy Blade Runner to film, moim zdaniem, nawet nie tyle równie dobry co oryginał, ale wręcz lepszy. Co nie powinno dziwić, bo nowa produkcja odnosi się bardziej do problemów i niepokoju naszego pokolenia. Więc nic dziwnego, że jest mi znacznie bliższy. Nowy film porzuca problem definicji człowieczeństwa, akceptując fakt, że nic nas od replikantów na dobrą sprawę nie różni, co jest dobrym metakomentarzem do tajemnicy pierwszego filmu. Zamiast tego Blade Runner 2049 podejmuje problem tożsamości, przynajmniej według mnie. Czyli co tak naprawdę tworzy tożsamość, w jaki sposób poczucie tożsamości definiuje postacie, które widzimy na ekranie, ale też w jaki sposób w związku z tym definiuje nas. Co jest moim zdaniem bardzo interesującym problemem, kiedy mowa o wielokulturowych społeczeństwach, kiedy mowa o zatarciu się tradycyjnych więzi rodzinnych itd. I poza tym film porusza też problem samotności. Kolejny problem bardzo bliski współczesnym odbiorcom. Do tego nowy Blade Runner jest po prostu przepiękny. Muzyka idealnie buduje kolejne sceny, a dzięki temu, że narracja jest niespieszna, mamy czas, by pobyć sam na sam z bohaterami, wyciszyć się i chłonąć atmosferę płynącą z ekranu. To film prowokujący do przemyśleń, poruszający i wyjątkowo mądry. Ewenement na rynku wysokobudżetowej produkcji, co oczywiście nie opłaciło mu się kompletnie finansowo. Jednak moim zdaniem przynajmniej zostanie zapamiętany jako jedna z najlepszych, najbardziej ambitnych i najbardziej wartościowych produkcji science fiction ostatnich lat. I zanim przejdziemy do pierwszego miejsca, garść wyróżnień. Guardians of the Galaxy Volume 2 za najbardziej wzruszający finał w historii filmów superbohaterskich. Wonder Woman za pracę Patty Jenkins, która potrafiła zrobić ciekawą postać i globalny popkulturowy fenomen, nawet z tak kiepskiej aktorki jak Gal Gadot.
Ghost in the Shell, zabycie wyjątkowo ślicznym i solidnym blockbusterem, jednym z lepszych w tym roku, ale niestety konkurencja była zbyt mocna. Szybcy i Wściekli 8, zabycie jedną z najlepszych ósmych części w historii kina. Star Wars The Last Jedi, za ponad 2 godziny dyskusji o tym rozczarowującym filmie i to tylko na moim kanale. Obcy Przymierze, za miano najbardziej, moim zdaniem, niedocenianego filmu ubiegłego roku. To trzeci najlepszy film z całej serii, dzieciaki, także niedługo o tym opowiem. Miejsce pierwsze, Manchester by the Sea. Arcydzieło. To są czyste, żywe emocje, zamknięte w formie nieskomplikowanej, ale smutnej historii o rozliczaniu się z przeszłością. Bez patosu, bez szukania uniwersalnych odpowiedzi, bez silenia się na życiowe prawdy. To niesamowicie wiarygodny wycinek życia, pokazany z perspektywy osoby, której świat w którymś momencie runął, a której smutek i dramat widać najbardziej w kontraście z całą resztą bohaterów, których życie toczy się dalej. To film o smutku, pustce, braku motywacji i bezsensownej egzystencji, ale podany z odpowiednią dawką bezpretensjonalności, humoru i serca. Także ani na moment nie staje się jakimś moralitetem czy szantażem emocjonalnym. Nie wiem, czy kiedykolwiek, ale na pewno od bardzo, bardzo, bardzo dawna nie poruszył mnie tak bardzo jak Manchester by the Sea. Także ja się nawet nie będę tutaj rozgadywał. Mówiłem o tym filmie przy każdej możliwej okazji. Gorąco polecam go nadrobić. Upewnijcie się, że to zrobiliście, bo zwyczajnie warto. Fantastyczne kino, kapitalne występy aktorów i zasłużone nagrody i zachwyty na całym świecie. Pozycja obowiązkowa. No i to było na tyle. Na tym zakończyłem. Kończymy. Pamiętajcie jednak, przechodząc do komentowania, że jest to moja osobista, subiektywna lista. Jestem pewien, że wasze wyglądają zupełnie inaczej. No i nie traktujcie choćby kolejności specjalnie poważnie, bo naprawdę trudno, jak pewnie się domyślacie, jakkolwiek porównywać wiele pozycji w tym zestawieniu. Oczywiście nie byłem w stanie zobaczyć absolutnie wszystkich filmów wartych uwagi w zeszłym roku, choć robiłem co mogłem, więc jeśli czegoś wam tutaj brakuje, to być może jest to dlatego, że zwyczajnie dana produkcja moim zdaniem zasłużyła, ale też może dlatego, że zwyczajnie jej nie widziałem. Więc jeśli czegoś wam tutaj brakuje, dajcie znać w komentarzach. I oczywiście podzielcie się swoimi typami, jaki film według was wypadł najlepiej w zeszłym roku. I cóż, na sam koniec możemy sobie tylko życzyć, by kolejny rok wypadł jeszcze lepiej pod tym względem i jak na razie otwarcie roku jest naprawdę optymistyczne pod tym względem. Także dziękuję wam bardzo za uwagę. Piwo, które piję, to ponoć według wielu osób najlepsze piwo z zeszłego roku. Ja nie wiem, czy bym to tak oceniał, ale jest moim zdaniem naprawdę warte uwagi, naprawdę bardzo dobre, a przy tym też naprawdę dobrze dostępne, co często jest problemem przy okazji tych szeroko chwalonych piw. Jest to Buzdygan Rozkoszy. Uwielbiam te nazwy. Z browaru Harpagan. W takiej bardzo ładnej buteleczce i równie ładnym fioletowo-jaskrawo-żółtym kartoniku. I jest to Imperial Stout z dodatkiem kokosu, zdaje się. Wyobraźcie sobie Bounty, tylko że w wersji płynnej. Także warto spróbować i powinno podejść osobom, które generalnie nie przypadają za piwem, bo jest za gorzkie czy coś, bo to piwo jest dość słodkie, dość przystępne, łagodne i to ciężko mi sobie wyobrazić, żeby kogoś nie zasmakowało. Także dzięki wielkie za uwagę, polecam też te filmy, o których mówiłem i widzimy się w kolejnych materiałach, a także za rok w kolejnym rankingu. Trzymajcie się, cześć! In these times of hardship, just remember.